Otwieram 67. sesję Rady Miejskiej w Ujeździe. Witam pana burmistrza Artura Pawlaka. Witam pana zastępcę burmistrza Pawła Lasotę. Witam panią skarbnik Dominikę Mariańską. Witam pracowników Urzędu Gminy. Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Ujazd. Witam pana redaktora. Witam koleżanki i kolegów radnych, witam sołtysów, witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Wszyscy radni są obecni. Porządek obrad radni otrzymali drogą elektroniczną. Czy do porządku obrad jest coś do prowadzenia? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, uprzejmie proszę o wprowadzenie do porządku uchwał następujących dwóch projektów uchwał. Pierwszy, w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 i drugi projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom objętym wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Zarówno jeden, jak i drugi projekt uchwały dotyczy uchwały Rady Ministrów, a konkretnie wzrostu kryterium dochodowego do udzielania pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach i zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku. Szczegółowo mówi te uchwały pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w momencie, kiedy przyjdzie na to czas, w trakcie oczywiście sesji. Uprzejmie proszę o wprowadzenie tych dwóch projektów uchwał do porządku obrad. To z koleżanek, kolegów radnych jest za wprowadzeniem tych dwóch uchwał, o których prosi pan burmistrz. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, w związku z tym, że ostatnia sesja Rady Gminy Ujazd była sesją budżetową, nie było omawiane sprawozdanie z działalności wójta, w związku z czym przejdę dzisiaj do omówienia sprawozdania wójta i oczywiście burmistrza z ostatniego okresu. Posłuchajcie państwo. Proszę, jak państwo wiecie, historyczna chwila dla mieszkańców Ujazdu i całej gminy. Ujazd po ponad 150 latach 1 stycznia 2023 roku odzyskał prawa miejskie. Z tego miejsca pragnę raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt od początku do końca. W związku z tym, szanowni państwo, 2 stycznia miała miejsce przed Urzędem Miejskim w Ujeździe konferencja prasowa dotycząca właśnie nadania praw miejskich dla Ujazdu, w której oczywiście poza mediami, obecnym tutaj panem redaktorem Józefem Michalikiem z TIT-u, brali udział zaproszeni goście, w tym poseł na Sejm pan Robert Terus oraz wojewoda łódzki pan Tobiasz Bocheński. Pięknie dziękuję państwu radnym za podjęcie budżetu gminy na rok 2023. Jak państwo wiecie, jest to budżet zrównoważonego rozwoju całej gminy. Jest to budżet współpracy, za co pięknie państwu dziękuję. W najbliższym czasie na realizację głównie inwestycji przeznaczymy bardzo dużą kwotę. Jest to kwota rzędu 40 milionów złotych, także cieszę się i raz jeszcze dziękuję za to głosowanie jednomyślnie i za bardzo dobrą współpracę. Sprawozdanie dotyczące, szanowni państwo, dodatku węglowego i
tego, jak to działało do końca roku w naszej gminie. Na dzień 28 grudnia do urzędów wpłynęło 1875 wniosków o dodatek węglowy, 97 wniosków o dodatek do pelletu, 53 wnioski o dodatek do gazu LPG, 45 wniosków o dodatek do drewna, 9 wniosków o dodatek do oleju opałowego, łącznie 2079 wniosków. Wypłaciliśmy, Szanowni Państwo, kwotę naszym mieszkańcom, kwotę rzędu 4 091 500 zł. Jeżeli chodzi o te dodatki energetyczne, tutaj jakkolwiek, Szanowni Państwo, na początku były problemy z dostępnością, głównie, moi drodzy, węgla. To dzięki staraniom tutaj głównie pana Rafała Chwalińskiego ten węgiel w naszej gminie był i ten węgiel naszym mieszkańcom dostarczaliśmy i będziemy dostarczać, ponieważ podpisaliśmy umowę na kolejne dostawy do naszej gminy. I z tego miejsca chciałem naprawdę, Szanowni Państwo, pięknie podziękować panu Rafałowi Chwalińskiemu, panu kierownikowi, wszystkim pracownikom, którzy byli w to zaangażowani i są, ponieważ wykonaliście, panie kierowniku, naprawdę bardzo dużo fantastycznej pracy z korzyścią dla naszych mieszkańców. Pięknie, pięknie, dziękuję. Szanowni Państwo, 22 grudnia odebraliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową w kontekście budowy drogi z Bronisławowa do Łomin i jesteśmy z Bronisławowa przez Łominę do Stasiolasu. Jesteśmy obecnie na etapie przygotowania procesu przetargowego. Ogłaszamy, działamy, robimy, także w tym roku pojedziemy nową drogą w właśnie Łominach. Jeżeli jesteśmy już przy drogach, skończyliśmy, Szanowni Państwo, to, o czym też mówiliśmy od jakiegoś czasu, to jest drugi projekt remontu dróg w miejscowości Niewiadów Kolonia i ten projekt, ta budowa została zakończona przed końcem ubiegłego roku ku zadowoleniu mieszkańców tej części gminy i tej części miejscowości Niewiadów Kolonia. Dalej, Szanowni Państwo, zakończyliśmy również i dokonaliśmy odbioru inwestycją w ujeździe, budowa parkingu. To jest przy tym budynku nowym, który wyremontowaliśmy i przy kościele. W mojej ocenie wyszło bardzo, bardzo estetycznie i bardzo fajnie, bardzo dobrze. Dużo miejsc parkingowych. Dalej, 12 grudnia dokonaliśmy odbioru końcowego inwestycji polegającej na budowie zatoczki przystankowej w Dębniaku. Równie fantastycznie wyszło. Cieszę się, że mieszkańcy Dębniaka, głównie dzieci, mają bezpieczne miejsce do tego, aby wsiadać z autobusu. W Ciosnach, moi drodzy, wykonane zostały schody zewnętrzne do budynku świetlicy wiejskiej. To są te schody tam od zaplecza. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ujeździe. Obecnie trwają prace rozbiórkowe przy niedziałającym bloku oczyszczalni Superbos 500. Wykonano wykop pod reaktor biologiczny nowej oczyszczalni ścieków. I również w ujeździe, moi drodzy, wykonanie otworu studziennego. Trwają roboty budowlane na tym terenie, na terenie stacji uzdatniania wody. Do dnia odbioru częściowego, to jest do 28 grudnia, wykonano prace polegające na odwiercie do głębokości 25 metrów. Jak Państwo wiecie, w tym roku będziemy przebudowywać pod kątem zmiany źródeł ciepła dwie świetlice, świetlica w Zaosiu oraz w Niewiadowie Kolonii. To będą pompy ciepła połączone z systemem fotowoltaiki. Jest bezpieczniej i widniej w Ciosnach. Wybudowaliśmy nową linię oświetlenia ulicznego. Szanowni Państwo, we współpracy z sołtysami powstały albo nowe place zabaw, albo te place, które już istnieją, one zostały wyposażone w nowe elementy i tak jest w ujeździe, to jest ujazd, ale również w Wólce Krzykowskiej, Wyknie,
czy w Zaosiu. Wracając, szanowni państwo, jeszcze do ujazdu i do tego miejsca, to jest ten budynek, który wyremontowaliśmy tam. Będzie miał siedzibę gminny ośrodek pomocy społecznej, gminna biblioteka publiczna oraz centrum kultury, takie centrum lokalne dla mieszkańców Ujazdu. Otóż, szanowni państwo, złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu Dostępny Samorząd. Jest to projekt mający na celu ułatwienie współdziałania, współżycia osobom niepełnosprawnym. Na ten cel z tego projektu pozyskaliśmy dotację w kwocie 172 529,60 zł. I na czym to przedsięwzięcie polega? Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w gminie Ujazd. I budżet tego przedsięwzięcia obejmuje. To będzie, szanowni państwo, oczywiście wszystko refundacja. Budżet obejmuje zakup windy osobowej, to właśnie w kontekście refundacji. I dalej tablice tyflograficzne, tabliczki tyflograficzne z napisami Braille'a, tabliczki na poręcze, pętle indukcyjne i tak dalej. Część tych, szanowni państwo, tabliczek została już zamontowana w budynku również Urzędu obecnie Miejskiego, a wcześniej Gminy w Ujeździe. Dalej, szanowni państwo, referat planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Obecnie jesteśmy na finiszu prac związanych z uchwaleniem, z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji gminy Ujazd na lata 2024-2030. Sporządzona została diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Do tego obszaru zaliczono część Ujazdu, szanowni państwo, oraz osiedle Niewiadów. 2 stycznia rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu uchwały w tejże sprawie i teraz tak, opinie i uwagi można wnosić w formie papierowej, elektronicznej, a także ustnie pod numerem telefonu 601 997 773. Realizację tego planu realizuje firma Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego z siedzibą we Wrocławiu. Formularz konsultacji oraz materiały informacyjne z tym związane dostępne są na stronach internetowych gminy. Można pobrać również w kancelarii urzędu. Konsultacje będą, moi drodzy, prowadzone do końca stycznia. I teraz po co, szanowni państwo, taki plan, już abstrahuję od tego, że taki plan rewitalizacji musi mieć praktycznie każdy samorząd. Natomiast ten plan rewitalizacji planujemy wykorzystać w kontekście możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rewitalizację centrum Ujazdu, czy też terenów zdegradowanych w okolicy osiedla Niewiadów. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ujazd. 20 grudnia podpisaliśmy umowę z wykonawcą, to jest firma Ekom Maciejczyk, spółka jawna, na kwotę 2 353 876 014 groszy. Zakup energii elektrycznej. 14 grudnia unieważniliśmy przedmiotowe postępowanie, ponieważ w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Pozostała, szanowni państwo, działalność w ubiegłym roku wójta, w tym burmistrza. Spotkanie w ramach OPOS-u, czyli Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Warszawie. Tutaj spotykaliśmy się z przedstawicielami takich instytucji, związków samorządowych jak Związek Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, czy też Związek Gmin Wiejskich RP. Mówiłem o tym, ale pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, szeroko o tym informowaliśmy, szanowni państwo. Otóż nasz ludowy zespół Łucy Babki otrzymał nagrodę marszałka województwa łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera. Finał tej uroczystości odbył się w Teatrze Wielkim w
Łodzi. W uroczystości brały udział przedstawicielki zespołu Cybabki i oczywiście opiekun i dyrektor GOG-u, pan Michał Pająk. My z panem dyrektorem towarzyszyliśmy paniom w tym no, również historycznym wydarzeniu. W grudniu miała miejsce kolejna fantastyczna uroczystość, szczególnie oczywiście dla tych osób, które brały w niej udział, a mianowicie jubilatów. Chodzi o jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Fantastyczna, moi drodzy, uroczystość pełna wzruszeń, łez, bardzo serdeczna. Tych par, moi drodzy, którzy przeżyli ze sobą 50 lat, z tego co kojarzę, to było bodajże 12, ale chciałem Państwu powiedzieć, że były dwie pary, które przeżyły ze sobą 60 lat i jedna para, która przeżyła ze sobą 65 lat w związku małżeńskim. Pięknie raz jeszcze wszystkim jubilatom gratulujemy. Szanowni Państwo, koniec roku to okres świąt Bożego Narodzenia i szereg spotkań z tym związanych, między innymi spotkanie opłatkowe samorządowców województwa łódzkiego. Również to spotkanie miało miejsce w Teatrze Wielkim w Łodzi. Gospodarzami byli pan Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, i pan Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Dalej, Szanowni Państwo, ten okres to czas również wydarzeń stosownych, odpowiednich na terenie naszej gminy. Fantastyczna uroczystość, fantastyczne wydarzenie właśnie tutaj w GOK-u, w Wigiliach za dawnych lat. Uroczystość, w której prezentował się nasz fantastyczny teatr ludowy, ale również nasze zespoły, chór, nasza uzdolniona młodzież z GOK-u, były, moi drodzy, warsztaty związane z tym, jak zrobić ozdoby świąteczne, jak również wystawiały się nasze koła gminne, KGW, koła gospodyń wiejskich, które prezentowały potrawy świąteczne. Pięknie wszystkim gratuluję i dziękuję, bo to była fantastyczna, to było fantastyczne wydarzenie. Szanowni Państwo, gros tych wydarzeń to jest udział w tychże wydarzeniach mój wspólnie z przewodniczącym panem Grzegorzem Wilkowskim. Nie inaczej było na spotkaniu koła emerytów w Ujeździe, w Skrzynkach. Tutaj też spotkanie podobne w klubie Senior Plus. Tutaj akurat reprezentowała gminę pani sekretarz Honorata Bogus, pani dyrektor Jolanta Łuczka-Nita. Spotkanie w rodzinie Stali Niewiadów. Dalej, moi drodzy, ten czas przedświąteczny to jest też czas pomagania, wsparcia dla osób tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Tutaj wspólnie z panią kierownik z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pamiętaliśmy o tych osobach właśnie najbardziej potrzebujących i podopiecznym GOPS-u, uczestnikom projektów pomocowych, przekazaliśmy kilkadziesiąt świątecznych paczek. Ten okres, moi drodzy, to są jasełka. Jasełka w naszych placówkach edukacyjnych, w szkołach, w przedszkolach. Tutaj również miałem przyjemność uczestniczyć w tych duchowych wydarzeniach wspólnie z panem przewodniczącym Grzegorzem Wilkowskim. Podobnie jak rzecz miała miejsce również, jeżeli chodzi o pasowanie na przedszkolaka w przedszkolu samorządowym w Ujeździe. 26 listopada w hali naszej GOSiR w Ujeździe odbyły się Mistrzostwa Polski w siatkonodze w grze podwójnej mężczyzn. Tutaj pięknie dziękuję panu dyrektorowi GOSiR za to, że tak wysokiej rangi impreza trafiła do ujazdu Mistrzostwa Polski w Ujeździe. Moi drodzy, pięknie dziękuję wszystkim Państwu, przede wszystkim radnym na czele z panem przewodniczącym. Dziękuję, moi drodzy, rozpoczynamy kolejny ambitny rok w gminie, mieście Ujeździe. O, pięknie dziękuję. Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę jeszcze pozostanie.
Proszę Państwa, o odzyskaniu praw miejskich powiedziano już dużo. Natomiast myślę, że jeszcze długo, długo będziemy tym tematem żyć, ponieważ nie jest to wydarzenie raz na kadencję, nie jest to nawet wydarzenie raz na pokolenie, ale po 100, ponad 50 latach jest to wydarzenie dla mieszkańców Ujazdu bardzo ważne i takie, które się odbije na naszych przyszłym życiu. Wobec tego w imieniu mieszkańców Ujazdu, radni Rady Miejskiej chcieliby złożyć podziękowania, które jeszcze chyba w tym kontekście nie padły, dla głównego inicjatora tego wydarzenia, czyli dla pana wójta. Teraz burmistrza. A teraz burmistrza. W imieniu swoim oraz mieszkańców serdecznie dziękujemy za inicjatywę i doprowadzenie jej do końca. Dobrze. Pięknie dziękuję, Szanowni Państwo. Ja również pięknie dziękuję kolegom radnym z Ujazdu i koledze sołtysowi w Tomek w dwóch osobach. I oczywiście pięknie dziękuję wszystkim mieszkańcom Ujazdu. Bez Was, moi drodzy, również nie byłoby tego ważnego wydarzenia. Kłaniam się nisko. I to, co powiedziałeś, Tomek, przed nami dużo, myślę, że dobrych chwil, aczkolwiek masa pracy, działamy. Pięknie dziękuję. Chcielibyśmy również złożyć podziękowania dla osoby, która jakby wykonała tutaj dużo pracy w tym temacie, dla pani Honoraty Bogus, ponieważ jest dzisiaj nieobecna, to może poprosimy pana wiceburmistrza, żeby reprezentował. Prosimy o przekazanie naszych najlepszych podziękowań od mieszkańców. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Przechodzimy do dalszej części dzisiejszych obrad. Rozpatrzenie projektu uchwał i podjęcie uchwał. Pierwszą uchwałą jest uchwała w sprawie zmian zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Ja bym może prosił panią kierownik z GOPS-u, żeby powiedziała tutaj kilka skąd słów, tak? To wszystko wynika. Bardzo proszę, pani kierownik. Szanowni Państwo, pozwolę sobie w tym momencie omówić obydwie uchwały, tą pierwszą i drugą, z tego względu, że one się nierozerwalnie tutaj łączą i dotyczą tej samej dziedziny, tego samego zagadnienia. W dniu 28 grudnia Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zmiany kryterium do udzielania pomocy w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu. Kryterium to wzrosło ze 150% do 200%. W związku z tym, że udzielanie pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkołach i w przedszkolach, jak również w formie pomocy rzeczowej i w postaci produktów żywnościowych, jak również kryterium do udzielania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wzrosło do tych 200%, stąd konieczne jest podjęcie tych dwóch uchwał.
Tym samym też będziemy uchylać dwie poprzednie uchwały, które to kryterium podnosiły do 150%. I żeby po prostu móc udzielać pomocy w takiej formie dla dzieci, dla mieszkańców gminy, konieczne jest po prostu podjęcie tych dwóch uchwał w dniu dzisiejszym. Dziękuję pani kierownik. Czy są jeszcze jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku oraz za udzielone świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie stanowienia wieloletniego programu rządowego Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 punkt 1 i punkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 3/24/2018 Rady Gminy Ujazd z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatku na świadczenia w formie posiłku i pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi ujazdu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 67/513/23. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom objętym wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom objętym wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 punkt 1 i punkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności do osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 3/23/18 Rady Gminy Ujazd
z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom objętym wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi ujazdu. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku. Kto z koleżanek, kolegów radnych za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 67/512/23. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ujazd na lata 2023-2040. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Proszę koleżanko o odczytanie. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ujazd na lata 2023-2040. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 punkt 9 litery e ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się zmiana do wieloletniej prognozy finansowej gminy Ujazd na lata 2023-2040 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wprowadza się zmianę do wykazu wieloletnich przedsięwzięć gminy Ujazd na lata 2023-2026 obejmującego limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2040 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi ujazdu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 67/513/23. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Ujazd na rok 2023. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Proszę koleżanko o odczytanie. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ujazd na rok 2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera d artykułu 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Ujazd na 2023 rok o kwotę 2 169 871 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 700 620 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 469 251 zł. Ustęp 2. Plan dochodów budżetu gminy Ujazd na 2023 rok po zmianach wynosi 57 076 975 zł i 80 groszy. W tym dochody bieżące w kwocie 44 752 172 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 12 324 803 zł i 80 groszy. Ustęp 3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Paragraf drugi. Ustęp pierwszy. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2023 rok o kwotę 2 530 807,13 zł. W tym wydatki bieżące o kwotę 1 600 963,13 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 929 844 zł. Ustęp drugi. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2023 rok o kwotę 56 587 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 56 587 zł. Ustęp trzeci. Plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2023 rok po zmianach wynosi 69 731 896 zł i 69 groszy, w tym wydatki bieżące w kwocie 44 147 244 złote i 13 groszy oraz wydatki majątkowe w kwocie 25 584 652 zł i 56 groszy. Ustęp czwarty. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków majątkowych załącznik nr 3 do uchwały nr 66/510/22 Rady Gminy Ujazd dnia 30 grudnia 2022 roku określający limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 654 920,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi. Punkt pierwszy. Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 914 618,89 zł. Punkt drugi. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 287 350 zł. Punkt trzeci. Wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 w kwocie 4 552 608,87 zł i punkt czwarty. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 900 343,13 zł. Paragraf 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 16 839 232,14 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 4 184 311,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Załącznik nr 12 do uchwały nr 66/510/22 Rady Gminy Ujazd dnia 30 grudnia 2022 roku określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ujazdu. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z koleżanek i kolegów radnych za podjęcie tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 67/514/23. Zakończyliśmy punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwały. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to zapytania i wolne wnioski radnych oraz odpowiedzi. Proszę bardzo. Nie ma. To teraz ja na pana burmistrza mam. Panie burmistrzu, w imieniu swoim, mojej koleżanki sołtys, mieszkańców wsi Ciosny, a tak w szczególności to pani Marysia kazała uściskać bardzo pana burmistrza za to oświetlenie, które mamy w Ciosnach. No jest dużo, dużo lepiej. No i po prostu wieś zmienia po prostu wygląd, jak to światło się świeci uliczne, to no jest po prostu inna wieś się robi.
Także bardzo, bardzo dziękujemy za to. No i oczywiście za te piękne schody. Nikt sobie krzywdy nie zrobił, bo te stare wiadomo jakie były. W stanie były okropnym. Także bardzo dziękujemy panu burmistrzowi, panu oczywiście zastępcy też, bo wspólnie żeśmy działali, żeby te schody. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, szanowni państwo, pięknie dziękuję, bo to zawsze miłe, kiedy takie głosy płyną. Ja dziękuję wszystkim moim współpracownikom i chcę powiedzieć, że takich rzeczy na terenie naszej gminy, jak pan przewodniczący wie, dzieje się sporo, tych większych, ale również tych takich małych, które cieszą, a podsumowując swoją wypowiedź, chcę powiedzieć, że to jest efekt tej naprawdę zgodnej współpracy z Radą Miasta teraz, a jestem tylko skromnym organem wykonawczym, panie przewodniczący. Pięknie dziękuję. No nie taki skromny. Dużo udało się, panie burmistrzu, zrobić. Ja pamiętam ten dzień, kiedy pan się mnie pytał, czy warto byłoby, żeby Ujazd został miastem. Ja oczywiście powiedziałem, no, że warto byłoby rozpocząć jakieś działania, tak? Pan burmistrz mówi to, ja się dowiem, jakie potrzebne są dokumenty i po prostu i poszło. A jeszcze chcę powiedzieć właśnie, co powiedział pan wojewoda Bocheński, że nasze dokumenty były złożone, wykonane perfekcyjnie. Nikt z tych miast, które przystąpiły, nie mieli tak dobrze zrobionych dokumentów jak gmina Ujazd. Także wielkie podziękowania należą się naszej pani sekretarz. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. Zamykam 67. sesję Rady Miejskiej w Ujeździe. Dziękuję moim radnym i wszystkim państwu za przybycie.